Dokładnie rok temu, w miesiącu lutym, odszedł nasz przyjaciel świętej pamięci Marcel Albrecht. Posiadamy na pewno największą bazę gołębi Marcela Albrechta w Polsce. Najlepsze linie u Marcela Albrechta to była właśnie linia Bach 17. Takim człowiekiem, jaki był Marcel Albrecht, traktował nas po prostu, jak można powiedzieć, może nie jak dzieci, ale jak bardzo wielki przyjaciół. Bardzo mu jesteśmy za to wdzięczni, tak uczciwie. Nauczył nas też dużo lotowania. Byłem u niego i osobiście podpisał mi tutaj dedykację Marcel Albrecht i bardzo serdecznie chciałbym jeszcze jemu tam u góry podziękować za to wszystko, co dla nas zrobił. Lebeke w Belgii. Z wizytą jesteśmy dzisiaj, to jest 11 sierpnia 2018 roku u sławnego hodowcy na cały świat w lotach długodystansowych, wielkiego mistrza, mistrza Belgii, kilkukrotnego zwycięzcy lotów narodowych Marcela Albrechta. Dzisiaj akurat też się tak zbiega, że jesteśmy jednocześnie na locie narodowym, locie Bush 2, to jest średni dystans. Akurat go przyleciał teraz i tu syn pana Marcela poszedł go sprawdzić, odbić. Także przyjechaliśmy odwiedzić starego mistrza tutaj do Belgii. Jednocześnie z celem zakupu jeszcze super gołąbków, które bardzo dobrze sprawują się u nas w hodowli, jak i u innych hodowców, którzy nawet nabyli od nas te gołąbki i bardzo jesteśmy zadowoleni. Dlatego po raz kolejny przyjeżdżamy z wizytą do miejscowości Lebeke, do sławy na dalekim dystansie pana Marcela Albrechta. Jak widzimy, pan Marcel, mimo wieku 91 lat, jest w dobrej kondycji jeszcze. Wiadomo, gołębiami już tak się nie zajmuje, po prostu obserwuje, tylko kibicuje. Wszelkie inne prace wykonuje syn pana Marcela, Hugo, który już się zaznajomił ze sportem gołębi pocztowych. Uczestniczy w wyścigach gołębi, oczywiście młodych, tylko dzisiaj jest lot Bush 2 w kategorii, gdzie uczestniczą gołębie w kategorii gołębi starych, rocznych i gołębi młodych. Z tego co zauważyłem, to prawie 40 tysięcy gołębi wystartowało na tym locie. Jest piękna pogoda, ale lot jest wymagający, z tego co nam mówi syn Hugo właśnie. Także życzymy panu Marcelowi i pani Celinie 100 lat zdrowiu, zadowolenia z gołąbków i dziękuję. Dzień dobry, chciałem przywitać państwa i zaprosić na aukcję, która odbędzie się na superportalu, portalu Piggybok. Będzie to aukcja nietypowa pod tym względem, że to będzie, można powiedzieć, w rocznicę śmierci świętej pamięci wielkiego mistrza, a naszego przyjaciela Marcela Albrechta. Bo dokładnie rok temu, w miesiącu lutym, odszedł do krainy, jak to się mówi, lotów nasz przyjaciel świętej pamięci Marcel Albrecht. Będzie wystawionych na tej aukcji 7 gołąbków, typowo 7 gołąbków, praktycznie 100% Marcel Albrecht, żadnych obcej krwi, żadnych innych gołębi, tylko gołębie wywodzące się z oryginalnych gołębi Marcela Albrechta lub po dzieciach oryginalnych gołębi Marcela Albrechta. Postaraliśmy się przygotować super gołębie z kilku, można powiedzieć, linii Marcela Albrechta. My, nie chwaląc się, ale posiadamy na pewno największą bazę gołębi Marcela Albrechta w Polsce, a jedną z największych baz tej hodowli w Europie. Praktycznie jest to prawie, no to już jest 18 lat pracy z tymi gołębiami. W 2005 roku dokonaliśmy pierwszych zakupów u Marcela Albrechta. Jeszcze on nie był tak znany w Belgii nawet, my już go żeśmy poznali. Będąc w kwietniu w 2005 roku zakupiliśmy 11 gołębi, a po lotach Marcel został pierwszy raz mistrzem Belgii w generalnym mistrzostwie w 2005 roku. Później w 2006 roku powtórzył ten wynik, znowu zrobił
mistrzostwo Belgii w generalnym mistrzostwie, gdzie to jest naprawdę wielki wyczyn, bo nie wiem, czy do tej pory komukolwiek udało się dwa razy pod rząd wygrać mistrzostwo Belgii, a temu wielkiemu człowiekowi, można powiedzieć, był mały i spracowany, ale on był wielki, wielki charakterem i wielki sercem człowiek, dokonał tego i tak samo dokonywaliśmy zakupy w 2006 roku, w 2007 roku. Później przez parę lat kontakt się urwał pod względem zakupów, bo tam już przyjeżdżali tylko wielcy, bardzo bogaci ludzie jak Aircamp, Mardekok i inni. A więc to była bardzo mała hodowla, pozamawiane były gołębie Japonia, Chiny. I później od 15 roku znowu nam się udało zakupić super materiał u świętej pamięci Marcela. Między innymi w 05 roku kupiliśmy pełnego brata Miss Joyce, syna Smalena 970. Bo takie podstawowe linie, najlepsze linie u Marcela Albrechta to była właśnie linia Bach 17, Demarsyl, Perpignan, Smalen 970 i jeszcze kilka innych gołąbków De Michel. Z tych gołąbków praktycznie kupiliśmy dwoje wnuków złotej pary, Albert i Paola. W 05 roku gołąbki o końcówkach 509-508, super w rozpłodzie te gołębie. Dzieci mamy do dzisiaj tych wszystkich gołębi, mamy wnuki De Smalena w swojej hodowli, mamy kilkoro wnuków De Marsyl, pięknego gołębia, super rozpłodowca. Mamy wnuki De Michela. Mamy między innymi w 17 roku kupiliśmy córkę Bach 17. Kupiliśmy też wnuki Bach 17, ale to jest łączenia właśnie brat razy siostra, syn razy córka Bach 17. To są dwa gołębie, które są jedyne w Polsce, a po tej parze tylko sprzedawane były gołębie na Japonię. Udało nam się kupić, mieliśmy dwie córki siostry Bach 17 z gniazda o końcówce 889 i 890. Rewelacyjne w rozpłodzie, które dały nam bardzo dużo wybitnych lotników i też wiem, że od hodowców dużo dały radości, bo zwłaszcza po tej drugiej samicy 890 dużo hodowców śledziłem wspólne gojemniki, wystawiali na wspólne gojemniki, asy lotowe powiedzmy na wspólnych gojemnikach, to właśnie wywodziły się między innymi z tej samiczki o końcówce 890. Te gołębie już bazują w dużo hodowlach, z naszej hodowli właśnie Marcela Albrechty bazują w dużo hodowlach czołowych w Polsce, bardzo czołowych w Polsce, mistrzów, wicemistrzów Polski, co nas bardzo cieszy. Zawsze powtarzałem na różnych reportażach, różnych filmach, że te gołębie to jest przyszłość. To są gołębie uniwersalne, typowo na daleki dystans, ale one super się sprawują też jeszcze na tych krótszych dystansach, zwłaszcza krzyżować je z gołębiami sprint. Daje nam to szybkość i upartość. Gołębie, które Marcela Albrechta gołębie są to takie ptaki, które z bardzo ciężkich lotów potrafią dochodzić po kilku dniach, nawet tygodniach, nie dając się złapać, umieją przenocować, umieją przeżyć i wrócić do swojego gołębnika. Także tutaj wybraliśmy dla Państwa gołębie z linii Bach 17, z De Perpignan, z De Michela i jeszcze też jest gołąbek właśnie z siostry Bach 17 z gniazda, właśnie z linii naszej samiczki 889, co serdecznie polecam, bo to jest między innymi też po synie tej 889, który on jest wybitny rozpłodowiec, gołąb o numerze obrączki 3499, jest ojcem 5. lotnika oddziału Żary z 22 roku, gdzie jego córka zrobiła 12 konkursów, super, super latała, była asem też w którejś kategorii. Także serdecznie tutaj polecam te gołąbki. Gołąbki są rewelacyjne do krzyżówki. Sam Marcel Albrecht świętej pamięci był to wielkim człowiekiem dla nas. My 26 lat jeździliśmy do Belgii z bratem. Byliśmy u sławnych hodowców, już może nawet niektórych nieżyjących, jak rodziny Houben, Van den Abele, Engels, Gomaire Webruggen, teraz Wiktor Lemen świętej pamięci, Marcel Albrecht. Dużo hodowli zwiedziliśmy, dużo mamy przyjaciół lub mieliśmy, ale takim człowiekiem, jaki był Marcel Albrecht, traktował nas po prostu jak, można powiedzieć, może nie jak dzieci, ale jak bardzo wielkich przyjaciół, mnie i brata. Nawet będąc w Belgii zawsze nas zapraszał na śniadanie, na rozmowę, zawsze był przyjazny dla nas miał zawsze czas i gołębie i to, co praktycznie mógł i co najlepsze, to nam odstępował. Bardzo mu jesteśmy za to wdzięczni. Powiem tak uczciwie, nauczył nas też dużo lotowania, między innymi
tak napomnę tylko, że zwłaszcza przy klasycznym wdowieństwie nauczył nas przymykania samczyków. Cały dzień i całą noc w sezonie lotowym, powiedzmy, tylko mają oblot i jedzenie. To jest taka, może ktoś powie, że to jest ciężka praca czy coś, ale jak się wyćwiczy gołębie, to one szybko to załapią, ale to jest dobry system, który Marcel Albrecht nam przekazał, bo my typowo lotujemy w swojej hodowli klasycznym wdowieństwem samczykami i naprawdę osiągnęliśmy bardzo dużo też dzięki innymi, między radą właśnie Marcela Albrechta. Na koniec chcę pokazać tutaj, bo już w ostatnich latach, można powiedzieć, Marcela, jeździliśmy do niego, byliśmy w domu dla starszych ludzi, odwiedzaliśmy go też tam, serdecznie zawsze nas witał. Nie wiem, czy to ktoś jeszcze z wielkich mistrzów czy hodowców był tam, ja nie uważam się za mistrza, ale tylko mówię z tych wielkich sław. My byliśmy zawsze zapraszani tam do Marcela, świętej pamięci, do jego domu, gdzie on tam przebywał ze swoją żoną. W 17 roku byłem u niego i osobiście podpisał mi tutaj dedykację Marcel Albrecht. To było 13 sierpnia 2017 roku. A to jest miska, którą osobiście dał nam w 07 roku. To jest jego miska i on w tej misce dał nam dwa młode, niezaobrączkowane, taki prezent dla nas. Mówił, w domu sobie zaobrączkujecie i przywożąc te młode samochodem do domu, to później gołąb o numerze 25-55-07 rok wydał nam najlepszego lotnika oddziału, gołąbka, który miał 12 konkursów, miał 6 koeficjent w kategorii C. I ta miska zawsze była taką ikoną dla nas. Mój kolega z oddziału Żary, Ronald Czubak, zrobił nam takie fajne zdjęcie tutaj tego. Przyjechałem w 17 roku na odwiedziny do Marcela. Poprosiłem go o podpis i to można powiedzieć, no w 17 roku też kupiliśmy córkę, BAK 17, to był jego ostatni podpis na rodowodzie. I tak można powiedzieć, ostatni podpis nam tutaj w dedykacji na pamiątkę i dzisiaj chcę to wszystkim pokazać, zostawił i bardzo serdecznie chciałbym jeszcze jemu tam u góry podziękować za to wszystko, co dla nas zrobił. I serdecznie zapraszam na aukcję.